7 marca 2024, Biuro Wyborcze Trzciance. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak Pomorza Mądrawskiego. Ja chciałam się dowiedzieć, czy pani organizuje wybory. Dzień dobry. A proszę powiedzieć, o co konkretnie chodzi? No konkretnie o te fałszywe wybory, które pani organizuje. No ja osobiście nie organizuję żadnych wyborów, jedynie za taką organizację materialną, że tak powiem, odpowiadam. Tak? Nie rozumiem. Proszę mi to tłumaczyć jak chłop krowie na rowie. Proszę mi to wszystko wytłumaczyć. Za co pani będzie brała pieniądze? Nie rozumiem konkretnie o co, w jakim kontekście pani pyta. Ale co tu jest do rozumienia? Paragrafy, artykuły, na jakich zasadach pani to organizuje, o co chodzi w tych fałszywych wyborach? Chcę znać nazwiska ludzi, którzy startują w tych wyborach, którzy będą w komisjach siedzieć, nie wiem co tam jeszcze, w powiecie, w Trzciance. Całość mi proszę na maila to sporządzić, notatkę tutaj do protokołu z tej naszej rozmowy. Rozmowa będzie na kanale Karolina Mądrawska. Artykuł 16c, o pieczęć chodzi, jaką pieczęcią będą te wszystkie rządowe papiery obstępne. Czy ta pieczątka jest metalowa, czy nie metalowa? Wszystko chcę wiedzieć, proszę panią. Dobrze, to jeśli ja miałam taką prośbę, jeśli pani te wszystkie pytania skierowałaby do nas na maila. Wie pani, że pani w tej chwili popełnia przestępstwo? Ja pani powiedziałam, do protokołu pani ma to wszystko zapisać i mi przysłać na maila, a pani mi każe pisać maila? Przecież w tej chwili pani już popełniła przestępstwo, zmuszając mnie do pisania do pani pisma. Czy maila? Wie pani co, no wielość tutaj pytań skierowanych. Jak pani może, to pani sobie odsłucha na kanale Karolina Mądrawska. Bo podaje się pani, że jest pani urzędnikiem państwowym, prawda? Jakiego państwa? Przepraszam. Jakiego państwa? Ja mogę pani za chwileczkę odzwonić? Nie, proszę panią. Teraz ja nie mam czasu, bo ja mam jeszcze wiele miast do obdzwonienia. Ja do pani za chwileczkę odzwonię, dobrze? No, trzymam za słowo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, słucham. Dzień dobry, witam się Urząd Miejski Trzcianki z tej strony. Ja odzwaniam do pani w sprawie wyborów, tak? Tak. Panią miałam przyjemność. Tak. Karolina z Rodu Biskupak po mężu Mądrawska. Jeszcze raz, czy mogę pani poprawić? Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądrawska, wolna, niezależna kobieta polska. Dobrze, i proszę mi powiedzieć, czy mogłaby pani powtórzyć te pytania? A z kim mam przyjemność? Witamy się. Powtarzam. Kto startuje w wyborach? Kto będzie w komisjach? Konkretnie wszyscy ludzie, którzy uczestniczą tej całej akcji. I teraz też na jakim prawie te wybory są zorganizowane? Artykuły, jaki artykuł, jakie ustawy? Czym się będziecie tam podpierać? Jakimi tymi wszystkimi paragrafami, artykułami? No bo ja nie wszystko wiem i chcę wiedzieć. Teraz jeszcze tak, artykuł 16c odnośnie opieczętowania wszystkich dokumentów, wszystkich po prostu tutaj pism, które komisje wyborcze będą przesyłać gdzieś tam dalej do żydowskiej mafii. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, na jaki adres przesłać odpowiedzi? karolina.ziola5@gmail.com. 7 dni. Dobrze, Karolina
zola.zola5. Tak, tak. Tak, Ziola. Ziola. Znajdzie pani w internecie, bo ja jestem tutaj po prostu na tym terenie, trafne ziółko i doskonale wszyscy wiedzą. Tylko próbujecie mi wyeliminować z własnego terenu. No. Dobrze, to dziękuję bardzo. To są wszystkie, tak? Te cztery pytania. No myślę, że tak. No chyba, że pani chce jeszcze sobie coś tam dołożyć o fałszerstwie tych wyborów. No bo Duda, wie pani, że Duda nie jest prezydentem Polski, prawda? Dobrze. To, no słucham, wie pani, czy jest Duda prezydentem, czy nie wie pani? Kim jest Andrzej Sebastian Duda? Na pytania odpowiemy pani mailem, tak? Dziękuję bardzo. No dobrze, dziękuję. Na YouTubie będzie rozmowa. Tak jak słyszycie, unikają, wielu odpowiedzi unikają. No to co to jest? Szopka znowu? Kolejna szopka będzie organizowana? Zastanówcie się, ludzie. Zastanówcie się dobrze, czy chcecie mieć bat nad sobą. Cały czas wam to powtarzam.